Pierwsze przepisy na tę popularną dziś potrawę pochodzą z XVII wieku i sposób ich przyrządzania zasadniczo nie uległ zmianie. W wieku XIX ubogim chłopom placki ziemniaczane zastępowały chleb. A dziś w Milówce trwa święto placka ziemniaczanego. Skąd inicjatywa zorganizowania takiego święta? Już kilka lat za nami chodził taki pomysł, żeby zrobić coś na kształt dzisiejszej imprezy, czyli święto placka ziemniaczanego. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to ugryźć w Milówce. Co jakiś czas, raz do roku jest spotkanie z tradycją. Dzisiaj mamy w ramach projektu europejskiego z Żylińskim Samosprawnym Krajem i z miejscowością z Czech, z Milikowa. Mamy realizację projektu Spotkanie z Tradycją i postanowiliśmy przy tej okazji spróbować wypromować jeszcze bardziej placka ziemniaczanego, który jest niezwykle popularny w Beskidach. Jest serwowany praktycznie w każdej karczmie tutaj na terenie Żywiecczyzny, całego Beskidu Żywieckiego, Śląskiego. I postanowiliśmy, że będziemy go podawać w tradycyjny sposób, czyli z tarcizny, która jest przecierana na miejscu. Placek jest w plenerze na blachach smażony i taki cieplutki, fajny podawany. Przepis na udane placki ziemniaczane. Według hulajników. Oczywiście, że według hulajników. Przede wszystkim tarcizna na świeżo robiona. Tylko cebulka, tylko pieprz, tylko sól i serce. Kolejka imponująca. No właśnie, trochę zaskoczeni jesteśmy. Jedziemy na dwa piece, ale damy radę. Na ile sposobów można przyrządzić placki ziemniaczane? No z tego co widzę, to na bardzo wiele. Chociaż my na Śląsku tylko pieczemy na oleju, a tu widzę różne sposoby. Bardzo dobre zresztą. A mąż stoi za następną porcją w kolejce, bo takie dobre. Podoba się pani impreza? Bardzo, bardzo. Jestem pierwszy raz, ale naprawdę wspaniale. Jak podoba się Państwu pomysł zorganizowania w Milówce Święta Placka Ziemniaczanego? Bardzo fajny, super, jesteśmy zadowoleni. Tak, bardzo nam się podoba, jesteśmy tutaj tak turystycznie. I jesteśmy na taki przedłużony weekend, ale właśnie cieszymy się, że trafiliśmy. A skąd Państwo przyjechali? A z Warszawy. O, siedziałam koło domu i po prostu słyszałam, jak grają, więc przyszłam. A niedaleko mieszkam także, ale jest fajnie. Impreza została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców. Czy w takim razie możemy liczyć na to, że będzie cykliczna? Myślę, że tak. Dzisiaj robimy przymiarkę do tego, żeby zobaczyć, czy chętnie wychodzimy z domu i czy jesteśmy w stanie zjeść odpowiednią ilość placków ziemniaczanych. Po dzisiejszej imprezie, myślę, będziemy wiedzieli, ile zostało placków ziemniaczanych zrobionych i wydanych. I na tej podstawie w przyszłości będziemy mogli oszacować, czy jesteśmy w stanie ewentualnie pobić jakiś rekord dotyczący ilości zjedzonych placków. Impreza w Milówce pod znakiem placka ziemniaczanego. Jak się dzisiaj bawimy? Mnóstwo ludzi, chociaż ta godzina jest jeszcze troszeczkę za wcześnie na taką gwiazdę, czyli na baciary. No, natomiast ludzi jest już mnóstwo. Co do placka ziemniaczanego, no to jest spotkanie z tradycją. Dzisiaj taka mała niespodzianka. 2000 bloczków i 2000 placków. To, czyli będzie absolutny hit, czyli za każdy bloczek jeden placek odbiera sobie ten, który taki bloczek nabędzie. No i oprócz tego jedzenia, które jest tutaj doskonale zorganizowane, doskonała muzyka, czyli góralsko połączona właśnie z tymi tradycjami, właśnie tymi folkowymi. Ewa Jeremicz, Beskid Life.